Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Tydzień temu Barcelona wygrała już sobie mistrza, więc skoro mistrz już wygrany i zabezpieczony, to można w starym stylu, w stylu Joana Laporty, wrócić do robienia głupot, totalnych głupot, takich jak chociażby pozdrawianie rosyjskich kibiców. Świetny był to pomysł całego działu Barcelony, odpowiedzialnego za marketing i nie tylko, także o tym sobie powiemy i o innych rzeczach również, więc zapraszam. Ale zacząć musimy od pogratulowania Manchester City już oficjalnie ich tytułu mistrzowskiego, bo w końcu oficjalnie już mogą się z niego cieszyć. Powtarzam, oficjalnie, bo wiedzieliśmy jakby już od paru ładnych kolejek, czyli tygodni, że Manchester City zostanie mistrzem, ale teraz w końcu oficjalnie się to stało i to właściwie nawet nie tyle za sprawą ich zwycięstwa nad Chelsea, o którym zaraz, co porażką Arsenalu, który przegrał 0-1 z Nottingham Forest, więc jest to taki kolejny kamyczek do ogródka, kolejny kamyczek taki podkreślający tutaj z angielskiego takie jest zawsze ładne określenie bottle job, jest po polsku chyba nie mogę tego, nie da się tego ładnie przetłumaczyć, to dosłownie butelkowa robota, no ale wiadomo o co chodzi, no tego sfrajerzenia się, to jest dobre polskie słowo, sfrajerzenia się w końcówce sezonu po prostu, aż akurat to spotkanie, to tego bym akurat nie liczył, to wiecie, najmniej jakby Arsenal już sfrajerzył się na etapie tych spotkań z West Hamem, z Liverpoolem po 2-2, no i oczywiście City 1-4, tak, gdzie dostali takie baty, akurat to z Nottingham i tak już było pewne, że City tego mistrza będzie miało, było w pełni zależne od siebie, potrzebowali jednego zwycięstwa, więc to już tam akurat pal 6, to Nottingham też przecież walczył o utrzymanie, Arsenal już tak naprawdę nie walczył, no mówię, prawie o nic nie walczył, bo ten mistrz był niemalże rozstrzygnięty, więc gdzieś tam rozumiem, że akurat to spotkanie się potoczyło tak jak się potoczyło, natomiast City, o którym mówiłem, oni wygrali 1-0 z Chelsea, więc nawet nie musieli na ten Arsenal patrzeć, czy on przegrał, czy wygrał i tak mistrzostwo ląduje u nich. 1-0 z Chelsea, fajne spotkanie, spoko, nie jakiś szczyt marzeń, prawda, 1-0 to nie jest coś, to jakiś taki tutaj super wynik, prawda, ale całkiem przyjemnie generalnie. Nie był to taki typowy mecz Manchester City, taki, no tak jak ten z Realem na przykład, nie? 4-0, dość potężne było to spotkanie w wykonaniu Guardioli. Tutaj niekoniecznie, ale też do zrozumienia, umówmy się, to był półfinał Ligi Mistrzów, trochę tam było co innego. Tutaj już mistrzostwo było zapewnione, jak podchodzi do tego spotkania, więc rozumiem, że motywacja mogła być trochę inna. Wyszedł też w ogóle drugi skład do tego spotkania, nie wyszedł Haaland, De Bruyne, dopiero później wchodzili z ławki, a i tak pokonali Chelsea 1-0, mieli swoje okazje, było całkiem nieźle z ich strony, prawda, Chelsea też miała swoje okazje i właściwie dużo zawdzięcza City w tym meczu Stefanowi Ortezze, właściwie Stefanowi Ortezze, chyba powiem powiedzieć, że on jest Niemcem, a jesteś jeszcze tak szyty w niemieckim, to chyba Stefanowi Ortezze, zawsze powiem, że Stefan Ortega, ale no, Stefanowi Ortezze, tak mi się wydaje przynajmniej, dużo zawdzięcza City w tym meczu, bo on też dużo wyjął, ale też nie aż tak dużo z kolei, żebym go jakoś bardzo chwalił. Tak, rozsądnie w pewnym sensie zagrał. No i co? City mistrzem, tak jak mówiłem, można się cieszyć, jeśli jest się kibicem Manchesteru City, jak nie, to pewnie nie. Chelsea też już oczywiście o nic nie walczy od dawna. No chociaż nie, przepraszam, walczy. Chelsea walczy dzielnie o to, żeby nie spaść na 13 miejsce w tabeli, bo to im poważnie grozi. Jeżeli Wolverhampton wygra swoje ostatnie spotkanie, a Chelsea przegra 2 następne, co umówmy się, to jest Chelsea, to jest niesamowicie możliwe. Tym bardziej, że będą grali z United i z Newcastle, więc tym bardziej, to mogą spaść na 13 miejsce i to by było po prostu tak piękne, bo byłaby taka idealna puenta, że Chelsea, ten pechowy sezon i 13 miejsce. O skończenie sezonu na 13 miejscu na pewno nie musi martwić się Inter. To na pewno im generalnie nie grozi, ale mogą nie dostać się potencjalnie do Ligi Mistrzów, bo przegrali 1-3 z Napoli. Generalnie ich sytuacja i tak jest całkiem niezła, bo zajmują 4. miejsce, czyli dalej są w tej strefie Ligi Mistrzów, ale mają tylko 2 punkty przewagi nad Milanem, więc wszystko im się może generalnie wykrzaczyć w trakcie jednego spotkania, tym bardziej, że za tydzień grają z Atalantą, więc może być ciężko, no ale wróćmy do tego spotkania 1-3 z Napoli właściwie. Co tutaj się stało? Zastanawiałem się ostatnio odnośnie Napoli, czy starczy im parę na koniec sezonu, czy starczy im bardziej chęć jakiejś takiej motywacji, szczerze mówiąc, bo wiemy, że nie grają już w Pucharze Włoch, nie grają w Lidze Mistrzów, Ligę mają już od dawna tak naprawdę, przyklepali niedawno. I zastanawiałem się, patrząc chociażby na tą porażkę z Moncą ostatnio, ten ledwo wyrwane zwycięstwo z Fiorentiną, remis z Salernitaną, czy oni generalnie dadzą jeszcze radę pokazać coś swoim kibicom fajnego i nawet powiedzmy, że generalnie pokazali, a Inter mógł odbyć taki właściwie trening przed Manchesterem City, o którym mówiliśmy przed chwilą, no bo spójrzmy sobie na statystyki tego spotkania Napoli-Inter, o ile mi pozwolą, bo coś tu strasznie dziwnego mi wyskoczy. Czy ja mogę? Czy ja mogę?
Odpowiedź poznamy chyba dzisiaj. Spójrzmy na statystyki, tak jak mówiłem. 22 strzały na poli, 6 Interu, 9 celnych na poli, 2 Interu, 71% posiadania piłki na poli i 29 Inter. To taki dobry trening przed City, chociaż mam wrażenie, że w meczu z City i tak to posiadanie może spaść do okolic nawet 20%. Strzały też mogą się ograniczyć tak do 3 i jednego celnego, więc jeszcze będzie gorzej, ale generalnie dobry trening dla Interu, żeby głęboko w defensywie osiąść i liczyć na jakiś po prostu tam lud, czy tam lakaka. Lakaka! Lakaka będzie walił po prostu i generalnie na to będą musieli liczyć. I w tym meczu nie wyszło. Więc jeżeli to był trening, tak jak mówię, trochę oblany, trochę trzeba się martwić. Bo tak jak mówię, Napoli to jest jeden poziom, ale jeszcze Manchester City to jest troszeczkę drugi poziom, więc no trzeba troszeczkę podszlifować, że tą technikę bronienia się po prostu i tam ciapania tych piłek, byle tam coś doszło. No bo ewidentnie tym razem nie wyszło. Oczywiście Inter grał przez większe spotkania z czerwoną kartką, czy w 10, tak, bo Gagliardini, świetne nazwisko, już w pierwszej połowie dostał czerwoną kartkę, więc wiadomo, ale powtarzam się, ale City będzie jeszcze ciężej. Myślę, że nawet gdyby w meczu City Interowi dodać 12 zawodnika, to i tak by byli zmuszeni się bronić, więc to akurat żadnego tutaj usprawiedliwienia w tej czerwonej kartce nie widzę, bo naprawdę City czegoś takiego nie będzie wybaczało, więc niech się jeszcze szlifują tutaj, bo no, ten finał będzie raczej bardzo ciężki. Ale dzień bez po prostu obśmiania formy sąsiada, Szwaba, Szkopa z Monachium jest po prostu niemożliwy. Nie możemy mieć takiego dnia. Więc dzisiaj też musimy to odbędzić, bo Bayern przegrał 1-3 z Lipskiem. Tak jest! Tak jest! To znaczy, że Borussia staje przed historyczną szansą, żeby w końcu wygrać to mistrzostwo, ale zacznijmy może od tego spotkania z Lipskiem. Tak, Bayern zagrał u siebie z Lipskiem i przegrał 1-3. To jest dość szokujące, bo jakby no, walczył o mistrza, jakby Lipsk też walczy o Ligę Mistrzów, ale po pierwsze, nawet gdyby Lipsk przegrał ten mecz, dalej miałby trzecie miejsce. Bo teraz miał gwarantowane trzecie miejsce, więc wiadomo, że zależało im, no ale wciąż jakby wiecie, o co mi chodzi. Bayern wciąż tutaj na szali w tym meczu miał coś więcej niż Lipsk. Grali u siebie i tak to przegrali, więc to jest po pierwsze dziwne. Jeśli chodzi o sam mecz, to zaczęli całkiem nieźle. Coś tam się z przodu działo, coś się kotłowało. Gnabry strzelił z dystansu bardzo ładną bramkę, ale później już nic. Później już nic, więc po raz kolejny wyszło co się stało, kogo zabrakło, jakiego zawodnika, jakiegoś Polaka, jakiegoś napastnika zabrakło sąsiadowi, kurwa, dziwne, nowe, nie słyszałem o tym, nie, no ciekawe, ja do końca sezonu będziemy mówić o tym, że brakuje Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, czyli właściwie jeszcze tylko za tydzień, bo za tydzień się kończy sezon w Bundeslidze, ale jeszcze za tydzień też powiem o tym, jak mam nadzieję, przegrają mistrzostwo, że brakuje im Roberta Lewandowskiego, bo coś tam się zawsze z przodu dzieje, ale rzadko cokolwiek wpada i zagrał nawet Müller w tym meczu, aż ostatnio grał niedużo, bo Tuchel jakoś niespecjalnie za nim przepada, zaliczył asystę do Gnabry'ego, ale umówmy się, to przy takim strzale dystansu ta asysta to jest taka, wiecie, no asystę ma, ale to raczej niedużo z tym zrobił, a poza tym no to już nie ma tak fajnie do komu grać, nic się tak fajnie tutaj nie układa, tak chciał sąsiad grać bez napastnika i teraz ma atak bezjajeczny w najważniejszym momencie sezonu, proszę bardzo. I w drugiej połowie już przegrali, co prawda po dwóch karnych, ale wszystkie były sprawiedliwe, zero kontrowersji, nic tutaj sędzia błędu nie popełnił, trzeba było nie faulować, poszło na własne życzenie i porażka 1-3, także jest. A tym bardziej, że Borussia wygrała swoje spotkanie. Boże, jaki to był stres, bo to jest Borussia. To jest troszkę jak Tottenham. To jest ten sam kaliber sytuacji. Tu nie możesz być pewnym niczego po prostu. Ale udało się. 3-0 z Augsburgiem. Dwie bramki Sebastiana Ullera. I Borussia na ostatnią kolejkę przed zakończeniem tego sezonu prowadzi w tabeli 2 punktami. Co prawda niestety remis im nie wystarcza, bo mają bardzo niekorzystny bilans bramkowy, więc muszą wygrać z tym Mainz. Ale wciąż jakby wow, przecież już od lat, myślę, że od momentu, od którego Borussia zdobyła to mistrzostwo, czyli jakieś, nie wiem, 13-14 lat temu, nie wiem, ja wtedy ledwo mówiłem pewnie, więc generalnie, no wiecie, pomińmy to,
to Borussia nigdy nie była w tak korzystnej sytuacji w tym starciu mistrzowskim. Oczywiście w sezonie chyba 18-19, jeśli się nie mylę. To był ten sezon, gdzie żegnali Robena, Ribériego. I w tym sezonie też sytuacja mistrzowska decydowała w ostatnim meczu, w samej końcówce. Ale wtedy i tak Bayern był pierwszy, więc wszystko było w rękach Bayernu. Teraz, po raz pierwszy w historii, odkąd Borussia wygrała mistrzostwo, czyli od chyba upadku Bizancjum, mogą zadecydować o sobie. Mają los w swoich rękach. Grają u siebie, przed własnymi kibicami z Mainz, które już nie gra o nic. No ludzie święci, jeżeli nie teraz, to kiedy? To jest ta sama sytuacja co z Manchesterem City, które jest w ogóle jakimś leitmotivem tego odcinka, się przewija ciągle. Jeśli City nie wygra teraz Ligi Mistrzów, to już nigdy nie wygra. Jeżeli Borussia nie wygra teraz mistrzostwa, to też już po prostu nigdy nie wygra. I natrafiłem ostatnio na świetną scenę, która podsumowuje moje uczucia odnośnie Borussii i tego, czy oni dadzą radę, czy nie. I oto jest ona. Nawet tacy goście jakby nie są w stanie tego spierdolić. No i na koniec zostawiłem La Ligę, bo tu jest creme de la creme, tu jest temat, który najbardziej mnie rozpromienił i o którym chciałem porozmawiać, ale zacznijmy po kolei i powoli. Zacznijmy od Realu, który przegrał 0-1 z Walencją. To zdarza się już, ten sezon to i tak już do zakopania, do zapomnienia ten sezon, nieważne, nie wyszło w Lidze Mistrzów, w Lidze już nie wychodziło od września, nieważne, zostawmy to, nie ma, poza tym Walencja, stara dobra wymówka, Walencja walczy o utrzymanie, a wiadomo, zespoły, które walczą o utrzymanie są najgroźniejsze w końcówce sezonu, także Real mógł przegrać ten mecz, pamiętajcie, to tu nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, także, a i tak nie najgłośniej było o wyniku, bo było oczywiście o Viniciusie, o nim zawsze jest głośno, niestety, to nie do końca dobrze, ale generalnie w tym kontekście no znowu pojawiły się po prostu no problemy z rasizmem, który w La Liga jest po prostu jakiś naprawdę wszechobecny, szczególnie wobec Viniciusa. Zresztą to sam Courtois mówił, że generalnie chyba tak mi się wydaje, może teraz sprzedaje jakiegoś farmazona, ale wydaje mi się, że on kiedyś mówił, że generalnie to właśnie w La Liga jest taki problem, że oni jadą później na Ligę Mistrzów do Europy i tam generalnie tak się nikt źle wobec Viniciusa nie zachowuje. W La Liga generalnie jest trochę inaczej. Mówił o tym sam Ancelotti później na konferencji, bo w ogóle Vinicius wleciał w tym meczu z czerwoną kartką, warto dodać, bo tam sprzedał gościowi łokcia, co też nie było jednoznaczne, bo chwilę wcześniej typ go dusił, więc generalnie no nie wiem też na ile, dlaczego akurat on dostał, tamten nie. To tylko w La Liga na takie rzeczy mogą się dziać. Ancelotti też później na konferencji oczywiście mówił, że to jest skandaliczne, że mecz powinien zostać przerwany w takiej sytuacji. Nie wiem, czy aż tak generalnie, ale nawet było widać, jak Vinicius pokazuje, którzy kibice go wyzywają, więc no generalnie może faktycznie warto byłoby jakoś tutaj zainterweniować. Oczywiście to spotyka się z dużym kontratakiem ludzi, którzy mówią i przychodzą, że o, ale co ten Vinicius zachowuje się jak małpa, to ludzie mu mówią, że jest małpą. No tak, oczywiście, bo przecież to tak właśnie zawsze działa. Przecież jest tylu białych piłkarzy, którzy usłyszeli, że są małpą albo coś w tym stylu. W sensie, tu się puknijcie. Neymar w trakcie całej swojej kariery usłyszał tyle obelg za to, jak się zachowywał, jak nurkował i jak ten. Tyle po prostu obelg usłyszał przez całą swoją karierę, a jakoś nigdy nikt go nie nazwał małpą. Ciekawe dlaczego, ciekawe dlaczego. Może dlatego, że w naszej kulturze wyrobiło się, że jest to po prostu wyzwisko zarezerwowane dla czarnoskórych. Więc przestańmy udawać, że tak nie jest i że o nie, to wcale nikt go nie wyzywa rasistowsko, tylko bo mi się nie podoba jego zachowanie. Jakby się komuś nie podobało zachowanie Viniciusa, to powiedział, że jest nurek, powiedziałby, że jest po prostu jakiś cham kłótliwy po prostu, albo w mocniejszych słowach, których ja po prostu nie użyję, jak się zawsze mówiło do Neymara przez lata, a nie, że jest małpa, że coś tam, no. Więc tu się puknijcie, bo to jest naprawdę i komentarze, jak ja czytałem na temat tego, nie chcę na tych przytaczać, bo byśmy mieli za długi odcinek, gdybym to robił, ale jak ja czytałem rzeczy typu, że na świecie tak naprawdę nie ma, na świecie prawdziwych rasistów to jest może jakiś promil, a reszta to po prostu wyzywają Viniciusa, bo ludzie wyzywają Viniciusa w sposób rasistowski, bo wiedzą, że to go zaboli. Ale to nie znaczy, że są rasistami. Wow. Wow, to zrobienie takiej solidnej kur z logiki, że aż po prostu mnie to wewnętrznie boli. Po prostu jakby ktoś wbijał mi od środka jakiś gwóźdź po prostu pod wątrobę. Niesamowite jest to dla mnie, niesamowite. I jak zawsze, jak widzę po prostu taki poziom jakby amebizmu, jakiejś głupoty ludzkiej, to zawsze mnie po prostu to jakoś uwiera i buzuje. Mamy XXI wiek, 2023 rok, a ludzie wychodzą i mówią takie farmazony jak to, że rasistów w ogóle nie ma. Nie, to w ogóle nie.
Szkoda szczępić się, jak powiedział Zbigniew Stonego, on zawsze miał dużo racji. Także to jest generalnie kwestia Realu. Została nam jeszcze kwestia Barcelony, która również przegrała 1-2 z Sociedadem, ale oni też już wygrali mistrzostwo, więc nieważne. Bramkę strzelił Robert Lewandowski. Nice, fajnie. No ale przegrali, ostatecznie jak mówiłem, nie wystarczyło to 1-2. Ale tutaj również, kto by się spodziewał, że nie wynik jest najważniejszy, tylko to co się stało poza nim, ponieważ nie wiem czy w sobotę, w niedzielę, czy może nawet w piątek, ale generalnie w weekend wyszło takie nagranie zawodników Barcelony, właściwie dwóch ich było, jak sitów zawsze, nie mniej, nie więcej, mistrz i uczeń, Sergi Roberto widoczny na naszym ekranie oraz Balde. No i było to nagranie, w którym oni życzliwie, pełni po prostu miłości, miłosierdzia, pozdrawiali rosyjskich kibiców. Po prostu, tak o. Bez żadnego w ogóle problemu, bez, nie, jakby nic się nie działo, dzień jak coś, po prostu w pracy przyszli i ten. I oczywiście za przyjdzie ktoś i powie, że ale co to generalnie za problem. I właśnie to jest coś, co najbardziej mnie dziwi, czyli to, jak niejednoznacznie odbierana jest ta sprawa, jak nadal wielu jest po prostu ludzi, którzy to widzą i mówią, że ale co w tym złego, co tutaj będziemy tępić wszystko, co jest rosyjskie. Generalnie ja rozumiem, ja naprawdę nie jestem jakiś tu bardzo głupi, nie jestem też bardzo mądry generalnie, tak gdzieś upisałem się po środku tego spektrum, no, ale i rozumiem to, że to nie jest tak, że powinniśmy tępić dosłownie każdego Rosjanina, że każdy Rosjanin to jest zły człowiek. No nie, no wiadomo, że przecież, że nie. No. Nie każdy Rosjanin popiera Putina, ja to rozumiem. Myślę, że wszyscy to rozumiemy mniej więcej, nie? Ale po prostu w sytuacji, która się dzieje, bo dalej się dzieje, wiem, że niektórzy zapomnieli generalnie, ale od ponad roku się dzieje, jesteśmy zmuszeni wszyscy kolektywnie tępić te zarazy. I nie można zawsze rozróżnić dobrze, czy to jest akurat rządzący, czy nie, czy on popiera, czy nie. Więc w pewnym sensie musimy dokonać poświęcenia nawet Rosjan, którzy są Bogu ducha winni, żeby po prostu kolektywnie tępić i ograniczać po prostu tych ludzi. Niezależnie od tego, czy oni coś zrobili, czy nie. Po prostu tego wymaga sytuacja, tak? Musimy się tym wykazać. I niestety również musimy przy tym potraktować w taki sposób ludzi, którzy być może generalnie nie zrobili nic i może nie popierają po prostu tego człowieka, ale znaleźli się w tym kraju swoimi rodakami i niestety w pewnym sensie wymaga ta sytuacja. Niektórzy tego nie rozumieją, bo Boże, i później już wjeżdżają głębokie odkleje typu, że ci Ukraińcy, to ci Ukraińcy, a w ogóle to UPA, Bandera. Nie będziemy o tym rozmawiać, bo to generalnie nie jest chyba miejsce od tego, aczkolwiek warto dodać, że stawka debilizmu podnosi się po prostu z każdym kolejnym komentarzem na temat tej sprawy, mam wrażenie. Realnie po prostu mam nadzieję, że wszyscy jako ludzie w pewnym sensie rozumni homo sapiens, bo wiem, że nie wszyscy ludzie to koniecznie są rozumni, więc wolę to podkreślić mimo wszystko. Rozumiemy konieczność tego, że należy tą rosyjską bakterię odizolować. Natomiast w Barcelonie okazuje się, że no niekoniecznie wszyscy. Zacznijmy od tego, że oni chyba dalej współpracują tam z jakimś rosyjskim bukmacherem czy czymś takim. I właśnie w ramach tej w pewnym sensie współpracy owocnej to są nagrane taki filmik dla rosyjskich kibiców. To fakt, że oni tam z nimi współpracują, to już jest jedna rzecz. Zresztą o tym chyba było głośno nawet rok temu, że tam, wiecie, wszyscy zrywają te umowy, tam z Gazpromem zrywało Schalke, czy ktoś jeszcze, a Barcelona sobie tam tych generalnie Rusków zostawiła, więc to było jedno. No ale teraz postanowili już w sposób wspiąć się na szczyt chamstwa i jeszcze nagrać tego typu filmik, który oczywiście winnych wyszukuje dwóch, takich zbiorowych winnych. Pierwszy zbiorowy winny to jest generalnie jakiś tam zarząd Barcelony, w sensie nie wiem jaka to jest część, która odpowiada za to, za ten filmik. Tak palnąłem na wstępie chyba, że część marketingowa. No nie wiem, kto za to odpowiada, ale no, że on na to nie popatrzył i nie stwierdził, że no to nie jest chyba, panowie, dobry pomysł. No wiecie, no chyba nie, może odpuścimy. No to jest strasznie dziwne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są te wszystkie umowy, które ich wiążą, no ale jakby come on, no można było o tym pomyśleć, można było coś z tym zrobić, przecież teraz wylał się ogromny hejt, oczywiście tak mówię, niektórzy utrzymują, że przecież to jest wszystko w porządku, ale generalnie ze strony ludzi rozumnych i pewnie też wielu partnerów czy firm wyleje się tutaj pewnego rodzaju krytyka, że co wy robicie generalnie, o co chodzi, psujecie nam troszkę wizerunek, więc mogli o tym trochę pomyśleć, bo już nawet w przypadku zarządu Barcelony nie liczy na jakąkolwiek moralność, umówmy się, to już nawet nie o to mi chodzi, nie rozmawiam o tym. Bardziej o moralność to mógłbym mieć pretensje do drugiego mojego zbiorowego winowajcy, czyli tych piłkarzy.
czyli Roberto i Balde. Dał takiego tweeta, że Krzysztof Stanowski, gdzie właśnie odniósł się do tej sprawy pisząc, że generalnie no tam ten zarząd to zawalił, a na inteligencję piłkarzy nawet nie liczył. No jest to na pewno z jego strony takie pogardliwe wobec szlachetnej pracy, jaką są kopacze piłki. Natomiast no chyba w tej sytuacji jest to dość celna krytyka po prostu, bo to, że też oni poszli, nie zauważyli, że ej, może to też wcale nie jest dobry pomysł, żebyśmy to zrobili dla naszego wizerunku, ani też moralnie może w końcu ktoś by pomyślał, no to też jest generalnie trochę dziwne i to już nie mówię. Tak jak Balde to jeszcze, bo Balde to jest młody zawodnik, on tam mógł się, wiecie, zawirować w tym wszystkim. Ktoś mu powiedział, idź weź tam, powiedz kilka słów do Rosjan. On powiedział, dobra, pójdę. Ale Sergi Roberto, wieloletni tutaj dziad, siedzi w tej piłce już tyle lat ten i wyszedł taki koń, mówi takie rzeczy po prostu i ani nie spojrzał na moralność tego, ani na to, jakie to skutki przyniesie dla niego samego, dla klubu. Jakby. Nie wiem, co o tym myśleć, ale muszę przyznać, że tu w Barcelonie wszystko funkcjonuje pięknie po prostu. Jeśli wyzywamy Todda Bowley'ego, że on se w tej Chelsea jaja robi, to jakie jaja se robi Joan Laporta tutaj? Ze sprawą Negreiry, pokłóceniem się z Realem Madryt, długami, próbą ściągnięcia Messiego, teraz z tym piękny klub, Meske un klub, naprawdę Meske więcej niż klub, więcej niż klub, tak jest, więcej niż klub, to jest klub mem, to jest to, czym to jest. Także dziękuję się za oglądanie, widzimy się za tydzień, kiedy już będą się kończyć pierwsze ligi, skończy się Bundesliga, skończy się Premier League i to chyba tyle, może jeszcze Ligę. Wiem, że w Serie A i La Liga na pewno jeszcze, to jest chyba dopiero przedostatnia kolejka, także zbliżamy do końca, powoli. Dzisiaj dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej.